Towarzysze, większość Polaków to wierzący katolicy, albo przynajmniej osoby wychowane w tradycji katolickiej. I ten film adresuje do nich. By odpowiedzieć, dlaczego nie lubię katolicyzmu, prześledźmy historię chrześcijaństwa. Dwie najbardziej znane osoby z Biblii to Mojżesz i Jezus. Do obu tych postaci mam stosunek pozytywny, gdyż adresowali oni swoje słowa do ludzi z nizin społecznych. Mojżesz nawracał żydowskich niewolników pracujących w Egipcie, a Jezus adresował swoje kazania do ludzi ubogich. Mojżesz nie przestraszył się faraona, a Jezus nie lękał się Piłata. Już sam fakt sprzeciwiania się władcy był czymś rewolucyjnym. Po śmierci Jezusa jego uczniowie rozeszli się po całym Cesarstwie Rzymskim. I tak jak Jezus nawracali ubogich. Warto podkreślić, że to właśnie pierwsze wspólnoty chrześcijańskie wymyśliły pojęcie komunizmu. Żyli oni w małych komunach, gdzie wszystkie dobra materialne były wspólne. Każdy nowy chrześcijanin przekazywał swój majątek dla dobra komuny, a następnie wszyscy żyli wspólnie i dzielili się tym, co mieli. Żyli głównie myślą o Bogu i nie przywiązywali wielkiej wagi do własności prywatnej. Dla pierwszych chrześcijan, tak jak i dla Jezusa, był tylko jeden władca na ziemi, był nim Bóg. W ten sposób nie respektowali oni władzy cesarza rzymskiego i z tego też względu byli oni represjonowani. Chrześcijanie byli zabijani ze względu na rewolucyjny charakter swojej religii. Głosili oni, że wszyscy ludzie są równi. Prześladowania chrześcijan jednak nie zatrzymały rozwoju tej religii i na początku IV wieku chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim było już bardzo wielu. Cesarz Konstantyn widział prężność nowej religii i bał się, że jej dalszy niekontrolowany rozwój może doprowadzić do końca cesarstwa. Z tego też względu samemu postanowił nawrócić się na chrześcijaństwo. Rozpowszechniono bajeczkę o tym, że przed ważną bitwą przyśnił mu się krzyż i w ten sposób chrześcijaństwo stało się religią państwową. I tutaj następuje moment, gdy dobre chrześcijaństwo zostaje zastąpione przez zły katolicyzm. Z religii rewolucyjnej, która odrzucała władzę cesarza, katolicyzm stał się religią państwową, która zaczęła głosić, że władza na ziemi pochodzi od Boga, którego reprezentuje cesarz rzymski. Chrześcijanie byli pacyfistami. Opierali się na mojżeszowym przykazaniu nie zabijaj. Pamiętajmy też, że Chrystus nauczał, że w przypadku przemocy należy nadstawiać drugi policzek. Chrystus nakazał, by kochać swoich wrogów. Katolicyzm z tym skończył. Katolicyzm jako religia państwowa usprawiedliwiał przemoc wobec wszystkich wrogów cesarza, a w szczególności wobec innych religii. Katolicyzm to zaprzeczenie chrześcijaństwa. Jeśli Mojżesz czy Chrystus adresowali swoje słowa do ubogich, to księża katoliccy skupili się na nawracaniu władców. Tak też wyglądała chrystianizacja narodów słowiańskich. Najpierw władcy słowiańscy, tacy jak Mieszko, przechodzili na katolicyzm, a potem siłą narzucali tą religię swoim poddanym. Chrześcijaństwo było religią oddolną. Katolicyzm jest religią odgórną. To religia władców, która zwykłym ludziom była narzucana siłą. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie wyrażały pogardę wobec dóbr materialnych, a datki na cele wspólnoty były dobrowolne. Katolicyzm opierał się na potędze materialnej Kościoła. W krajach katolickich wprowadzono też dziesięcinę, czyli obowiązkowe przekazywanie 10% swojej produkcji na rzecz Kościoła. Zapamiętajcie to, towarzysze. Ojcem katolicyzmu nie jest Jezus Chrystus czy Święty Piotr. Ojcem katolicyzmu jest cesarz Konstantyn. To on nakazał skodyfikowanie nowej religii. Pamiętajmy, że do tej pory chrześcijanie żyli w małych wspólnotach rozproszonych geograficznie po całym Cesarstwie Rzymskim. Najsilniejsze wspólnoty chrześcijańskie były na terenach, gdzie dzisiaj dominuje islam, takich jak dzisiejsza Algieria, Egipt, Syria czy Turcja. Rozproszenie geograficzne spowodowało, że z biegiem lat wspólnoty te znacznie się od siebie różniły i opierały się na różnych tekstach. Z licznych przekazów dotyczących żywotu Chrystusa wybrano zaledwie 4 Ewangelie, a wszystkie pozostałe nakazano zniszczyć. Chrześcijaństwo było religią zdecentralizowaną. Katolicyzm to religia, która jest zbudowana hierarchicznie, a na jej czele stoi papież. Żywot Chrystusa z Nowego Testamentu, zatwierdzonego przez Konstantyna, jest mocno niepełny. Znamy dzieciństwo Jezusa i wiemy, jak umarł. A nie wiemy, co ten Jezus robił jako dorosły człowiek. Ze szczątków innych Ewangelii możemy się dowiedzieć, że Jezus był normalnym człowiekiem, który miał żonę Marię Magdalenę, a także dzieci. Wątki te zostały wycięte, gdyż ewentualne dzieci Chrystusa mogłyby rościć sobie prawo do władzy. Na wszelki wypadek postanowiono zrobić z Jezusa kawalera i wszelkie wzmianki o życiu seksualno-rodzinnym zostały wycięte. Wstrzemięźliwość seksualna Chrystusa miała być też wzorem postępowania dla księży katolickich. Brak żon i brak dzieci ułatwia gromadzenie przez Watykan majątku.
Jako komunista mam wielki szacunek wobec Jezusa Chrystusa i pierwszych chrześcijan. Moja niechęć wobec katolicyzmu wynika z faktu, że katolicyzm jest to religia nie mająca z Chrystusem nic wspólnego. Jest to religia stworzona w sposób sztuczny w celu wzmocnienia władzy cesarza rzymskiego. Teraz, jak już znacie genezę katolicyzmu, to przedstawię w punktach, dlaczego tej religii nie lubię. Część tych rzeczy już mówiłem, więc przepraszam za powtórzenia. Nie lubię katolicyzmu, gdyż jest to religia władców. W Europie średniowiecznej chrystianizacja wsi postępowała bardzo powoli i wiara katolicka trzymała się tylko dzięki przemocy króla i szlachty przeciwko chłopom. W epoce nowożytnej państwa europejskie podbiły inne kontynenty i swoje kolonie chrystianizowali. Księża katoliccy tłumaczyli więc czarnym niewolnikom, że władza białych panów pochodzi od Boga. Nie lubię katolicyzmu, gdyż jest to religia bogatych. W chrześcijaństwie wszyscy ludzie byli równi. Byli równi wobec Boga. W katolicyzmie wprowadzono zwyczaj odpuszczania grzechów. Bogacz, który zgrzeszył, mógł księdzu zapłacić i ten go rozgrzeszał. Zwyczaj ten ma się bardzo dobrze w dzisiejszym kościele katolickim. Wystarczy zapłacić księdzu, by mieć wśród parafian reklamę w czasie mszy. Nie lubię katolicyzmu, gdyż religia ta dyskryminuje kobiety. Ocenzurowane wersje żywotu Chrystusa całkowicie usuwają kobiety z jego najbliższego otoczenia. Kościół katolicki to instytucja zamknięta dla kobiet. Katolicyzm zakłada też władzę męża nad żoną. Z innych Ewangelii wynika, że Jezus zwracał się ze swoimi kazaniami do mężczyzn i kobiet i wśród jego uczniów były też kobiety. Wersja ta Konstantynowi się nie podobała i wszystkie kobiety postanowiono usunąć. Celem celibatu księży jest budowanie zdyscyplinowanej i posłusznej sekty. Wyróżnia to negatywnie katolików na tle innych religii, których kapłani mają żony i dzieci. Nie lubię katolicyzmu ze względu na rozpowszechnione w kościele katolickim zboczenia seksualne. Celibat i abstynencja seksualna jest wbrew naturze ludzkiej i sztuczne ograniczanie tej natury prowadzi do drastycznych zmian psychicznych wśród księży, wśród których rozpowszechnione są różne zboczenia, z pedofilią na czele. Ktoś, kto sam nie ma żony ani dzieci, nie może być wiarygodnym przewodnikiem moralnym. Ludzie zbliżają się do wiary w momencie wielkich tragedii, takich jak utrata kogoś bliskiego. Ksiądz, który wyrzekł się życia rodzinnego, który nie wie, czym jest miłość do kobiety czy do dziecka, nie może nic sensownego doradzić. Zamiast więc rzeczywistego pocieszenia, można usłyszeć banialuki o miłości do Boga. Nie lubią katolicyzmu ze względu na jego pazerność na dobra materialne. Ostentacyjne bogactwo kościoła wyrażające się w wielkich katedrach, bazylikach krytych złotem, dziełach sztuki, wszystko to było sprzeczne z postawą Jezusa. Pierwsi chrześcijanie nie przywiązywali wagi do bogactwa i mieli dużo mniej od przeciętnych ludzi. Natomiast ksiądz katolicki to był zawsze najbogatszy człowiek w gminie. Pierwsi chrześcijanie odprawiali kazania na powietrzu. Nieważne było miejsce, tylko to, co Jezus i jego następcy mieli do powiedzenia. We Francji, w każdym małym miasteczku, najładniejszy i największy budynek należy do kościoła. Nie lubię katolicyzmu ze względu na jego nachalny i ekspansyjny charakter. Katolicy bezczelnie zawłaszczają przestrzeń publiczną i wszędzie chcą promować swoje symbole religijne. Miejsce symboliki religijnej jest w kościele. Państwo powinno mieć charakter świecki i powinno tolerować równowagę między różnymi religiami istniejącymi w Polsce, a także dbać o prawa ateistów. Najłatwiej to uczynić, wyrzucając ze wszystkich obiektów państwowych symbole religijne. Szkoła nie jest miejscem na indoktrynację religijną. Jeśli już księża muszą robić lekcje religii, to mogą się one odbywać tylko i wyłącznie na terenie kościoła. Nie lubię kościoła katolickiego ze względu na jego liczne zbrodnie. Zakony rycerskie, takie jak templariusze czy krzyżacy, były bezpośrednio podporządkowane papieżowi i papiestwo ponosi odpowiedzialność za miliony ofiar. Eksterminacja bałtyckiego plemienia Prusów przez krzyżaków czy mordowanie muzułmanów przez templariuszy to tylko kropelka w morzu krwi, za które papiestwo jest odpowiedzialne. Watykan nigdy nie wyrzekł się przemocy. Świadczą o tym nie tak dawne w końcu ciepłe słowa pod adresem Franco w Hiszpanii czy Pinocheta w Chile. Obaj mordowali wrogów katolicyzmu, za co Watykan był im wdzięczny. Nie lubię kościoła katolickiego ze względu na jego antynaukowy charakter. Jako ateista uważam, że każda religia ma charakter nienaukowy. Nie każda religia była jednak na tyle silna, by wstrzymywać postęp naukowy i naukowców palić na stosie. Papieże zaprzeczali faktowi, że Ziemia kręci się wokół Słońca i Galileusza spalili na stosie. Ingerencja katolików w naukę trwa do dziś. Przykładem mogą być protesty księży sprzed 2 czy 3 lat w Paryżu przeciwko wystawie poświęconej ewolucji w Muzeum Nauki i Techniki.
Nie lubię kościoła katolickiego ze względu na jego antypolski charakter. W latach 30. XI wieku doszło w Polsce do rewolucji antyfeudalnej i antykatolickiej i książę Kazimierz razem z hierarchami katolickimi uciekli do Niemiec. 2 lata później wrócili do Polski z niemieckimi rycerzami i każdego, kto nie chciał przejść na katolicyzm, mordowano. Ówcześni Polacy mieli więc do wyboru – wyrzec się wiary przodków lub zginąć od niemieckiego miecza. Oddzielnym tematem są zbrodnie, których dokonał zakon krzyżacki. Nie lubię kościoła katolickiego ze względu na jego fanatyzm. Brak posłuszeństwa wobec papieża kończył się wielokrotnie śmiercią. Tak kończyli heretycy, tak kończyli protestanci, tak kończył każdy chrześcijanin, który miał odwagę przeciwstawić się papieżowi. Papiestwo swoich wrogów mordowało najbardziej okrutnymi sposobami, robiąc to publicznie, ku przestrodze dla innych. Historia katolicyzmu jest pełna mordów, takich jak palenie na stosie, łamanie kołem czy rozrywanie ciała na strzępy. Nie lubię kościoła katolickiego ze względu na mordowanie mniejszości seksualnych. Nie jestem wielkim fanem ruchu LGBT i nie akceptuję jego wszystkich postulatów. Szanuję jednak tych ludzi jako ludzi. Uważam, że jeśli ktoś kocha drugą osobę tej samej płci, to ma do tego prawo. Kościół katolicki homoseksualistów torturował i mordował. Były to zbrodnie wyjątkowo okrutne, nawet jak na standardy katolickie. Lista ta jest niestety bardzo długa. Wynika to z faktu, że katolicyzm to paskudna religia władzy, która z samego założenia była przeciwko zwykłym ludziom. Przykre jest to, że katolicyzm powołuje się na Chrystusa, z którym nie ma nic wspólnego. Jako komunista rozumiem, że ludzie w momentach kryzysowych mają potrzebę wiary. Ja takiej potrzeby nie mam, co nie znaczy, że ludzi chodzących do kościoła potępiam. Moja niechęć do katolicyzmu nie wynika z bezmyślnego buntu i potrzeby niszczenia. Starałem się wykazać jako historyk ewolucję chrześcijaństwa, od religii ubogich do religii władców. I po dzień dzisiejszy katolicyzm tą religią władców pozostał. Zachęcam Was wszystkich do przeanalizowania społecznego programu Chrystusa. I sami zrozumiecie, że był on przeciwnikiem systemu społecznego opartego na wyzysku. Zanim więc skrytykujecie komunistów, że nasz program zmiany społecznej jest absurdalny, zadajcie sobie pytanie, co tak naprawdę macie wspólnego z Jezusem? Ktoś, kto akceptuje podział społeczeństwa na biednych i bogatych, nie ma prawa na Chrystusa się powoływać. Chcecie bronić kapitalizmu? Droga wolna, ale zabraniam Wam powoływania się na Jezusa Chrystusa i pierwszych chrześcijan, którzy, jak już powiedziałem, pierwsi wprowadzili wspólnoty komunistyczne.